Nazywam się Irena Janikowska, urodziłam się w Leśnicy, Poczta Małogorz, powiat Jędrzejów, a województwo kieleckie. Mieszkaliśmy w Leśnicy. No i z rodzicami trzeba było razem mieszkać. I tak się dorastało. Dzieci coraz więcej było. Ja no i starsza. Ośmioro nas wszystkich rodzeństwa było. I tak się człowiek opiekował. No i w końcu lata doszły. Trzeba się wziąć więcej za robotę, bo pole było, trzeba było pomagać. Były zwierzęta, trzeba było krowy paść, gęsi, dzieci bawić. Takie było życie, panie, wtedy. Jak to młode życie. Raz się spotkało z kim, przeważnie z koleżankami. To się poszło do kościoła, z kościoła. Bierz gęsi albo krowy, trzapaści. Po wszystkim. Takie było młodzie. W Leśnicy nie było szkoły. Tylko w Małogoszczu. To było na tam ile? 1,5 kilometra do Małogoszcza z tej wioski. To była w Małogoszczu szkoła. To my tam chodzili do szkoły. A wczoraj już jak 39 rok się zaczynał, to wtedy dopiero już nauczyciele tam powyjeżdżali, już się do wojny szykowali, bo no ja chodziłam do trzeciej klasy, do czwartej zdałam, ale już wojna. 6 lat się nie chodziło tak. Z tych nas było rodzeństwa 8, a jeszcze no, 2 siostry żyją i ja 3. Trzeba było pomagać rodzicom, a później, kiedy dorosła, no to trzeba pomyśleć o jakimś swoim życiu. To my się zapoznali tam z mężem na zachód. Przyjechał tu do Małuszyna i obrał taką gospodarkę. To małe było, 6 hektarów, ale jakie było, trzeba było w tym robić. No i tak my byli klepali. Miałam 3 synów, najstarszy to jest Bogdan. To poszedł do Trzebnicy, pracował w Trzebnicy. A młodszy syn był Leszek, też już nie żyje. Trochę robił ten hydraulikę. Później się wziął za gospodarkę, kupił. I gospodarzył w końcu, no, zachorował i umarł. I została gospodarka. Edziu, no to pracował jako księgowy, ale co z tego, jechali samochodem i uderzyli go gdzieś tam słupa. Rozbił się, leżał 2 tygodnie w szpitalu i umarł. Musieliśmy uciekać
że w nocy Niemcy łapali, wywozili do Niemiec. Trzeba było się ukrywać. Później do okop, jak zaczęli kopać okopy, Niemcy musieli mi chodzić, no to wtedy już łapanków nie było, bo dali kwitek, że się chodzi do okop, to my tu byli potrzebni do roboty. I okopy kopać, a nie tam do Niemiec, to już nie łapali. Tylko przeważnie z miastów. Miasto po miastach to tam łapali i wywozili do pracy tam do nich. Trzeba było robić, w nocy nie spać, bo nie wiadomo, kiedy podjadą i zabierą i wywiedzą i koniec. Tak się człowiek przez te 6 lat przetuła. Roboty nie było nigdzie. Tylko z gospodarki się żyło. I koniec. Tak się bidę klepało, jak się umiało. W sobotę my dali na zapowiedzie, a w poniedziałek męża zabrali Niemcy do obozu. 2 lata w obozie był. Z Oświęcina go wywieźli znowu do Grozy Rodze, tu, gdzieś tu w Niemczech. 3 raz go wywieźli do Dachau. Już tam Dachau, aż go oswobodzili. Tu w Rodzie, w Oświęcinie, to wcześniej, w marcu chyba, już tych więźniów po wypuszczaniu, a męża dopiero w maju, 9 maja, Amerykanie tam ich wypuścili. Mąż ważył 40 kilo. Przyjechaliśmy, wie pan, w 1946 roku i przywieźliśmy krowę, konia, owce i kur parę i trzeba było to robić. Mąż w pole, a ja koło inwentarzu trzeba było krowę wyprowadzić, popaść i obiad. No później my zaczęli i świnie chować, to, żeby były pieniądze na podatek. Później my se posadzili podrzeczki, ogród, no, drzewa posadził. No i mieliśmy z tych podrzeczek i z tego ogrodu trochę pieniędzy. Także jak już te dzieci się wychowały. Lubiłam gospodarkę i przez to my tu zajęli gospodarkę. Lubiłam bardzo w polu robić. No i my kupę lat, my tu żyli przecież. Od 1945 roku, jak tu my przyjechali, no to mąż umarł w 1994 roku. To już 27 lat, a ja tak sama się poniewierzę. Szkoda odjechać do domu w inwentarzu, to się nie chodziło. Nigdzie się nie jeździł. Jak mąż umarł, to po śmierci chyba za 2 lata siostra przyjechała i mówi, wiesz co,
może by już pojechała nad morze ze mną. Ja mówię, co ty gada nad morze? Ja, a co? Narobiłaś się tyle, a to teraz ja cię zapiszę to i pojedziemy. Ja mówię, a no to zapisz, pojedziemy. No i pojechamy. Bo dopiero widziałam morze, to jak miałam prawie blisko 80 lat, to byłam nad morzem. Ale jeszcze chodziłam, to się szło. Mam pozy jednego, mam wnuczka, tu jest. Wnuczek i teraz cztery wnuczki. Bo Karolina, Edyta, Beata, no to cztery prawnuczki. No to też mam ile tych prawnuczków. Jest u Beaty dwoje, u Edyty dwoje, a u ciebie dwie. No i prawnuczek. Spokój do dzisiaj, tyle lat tu mieszkam. Prawie 80 lat tu w Małuszynie, w jednym miejscu. Co ja zrobię, pani? Że ja długo żyję. No, nie powiem. Zdrowie mam, bo ta w sobie mi nic nie boli. Trzeba się nie denerwować, nie? Nie złościć mnie pracy, dobrze się odżywiać i gotowe. To ja jem teraz. Zjem, siedzę i co mi? Panie, na zalewajce się wychowałam. Mleko jest zalewajka i dobrze. Tyle lat się żyje.